Niebezpieczne wiadomości, czyli chodzi o fake wiadomości od znajomych. Ogólnie to niektórzy ludzie teraz dostają prośby od niby swoich znajomych, że potrzebują oni teraz blika, żeby zapłacić za na przykład zakupy, a ich konto jest zablokowane. Oczywiście nie pisze do was znajomy, a jakaś wygenerowana wiadomość z jego telefonu, aby was okraść. Najlepszym sposobem zweryfikowania legitności takiej wiadomości jest zadzwonienie w tym samym momencie do tego znajomego, aby dowiedzieć się, czy naprawdę potrzebuje tej kasy, a nie wygląda to tak, że ktoś mu się włamał na konto. Ja sam nie miałem jeszcze takiego przypadku, a na pewno ktoś z was mógł się z tym spotkać. Ja nie mam znajomych, więc nikt mnie nie ukradnie.